Szanowni mieszkańcy mojego województwa, jesteśmy w małej miejscowości Sulisław z przepięknym zamkiem, który gości ludzi z całego świata. Ze mną jest pan dyrektor tego obiektu. Panie dyrektorze, jak to się stało, że tu jesteście i co ciekawego dla naszych mieszkańców i gości z zewnątrz oferujecie? Ten projekt powstał dawno temu. Od 5 lat tu prowadzimy nie tylko hotel, ale dla mieszkańców prowadzimy tutaj największy ośrodek yoga i ajurwedy, gdzie tam wszyscy się zjeżdżają, razem medytujemy, razem ćwiczymy jogę i razem celebrujemy różne okazje, różnego typu imprezy. Prowadzimy warsztaty tutaj różnego typu z jogi i z ajurwedy. I tak udało nam się tu prowadzić teraz studia podyplomowe z Politechniką Opolską Holistyczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. To my oprócz hotelu powstaliśmy takim ośrodkiem, gdzie ludzie się zjeżdżają, żeby odpoczywać, żeby się leczyć i przede wszystkim nauczyć, żeby się nie chorować. Panie dyrektorze, mamy coś dla ducha, a teraz może coś dla ciała. Proszę troszkę o kuchni hinduskiej powiedzieć, która tutaj jest. Oczywiście, wie pan, zawsze musi być harmonia między ciałem, umysłem i duszą. Dlatego my nie tylko dla duszy pracujemy, także dla ciała i dla smaku. Dlatego mamy dwa kuchnie. Mamy kuchnię szepiśną, kuchnię hinduską i także kuchnię regionalną, polską. Do tego mamy przepiękny spa ajurwedyjski, gdzie można być na różnych zabiegach, różnych masażach z olejami hinduskimi. Szanowni Państwo, wszystkie zamki i pałace są bardzo ciekawe w naszym województwie. Zapraszam na spotkanie przy kolejnym. Do zobaczenia. Do zobaczenia w Sulisławiu. Serdecznie zapraszam.